Będąc młodą lekarką, która miała zagrać w ogniem i mieczem Anusię Bożobrzuchatą, ale ktoś ją znienacka skreślił z scenariusza. Wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zadzierżystym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Przyszedł do pani z obydwojgu nogami i z nosem. Nie jest to adekwatne za podanie schorzenia, ale jeśli rzecz jest w nogach, to proszę się położyć na leżance i zezuć. Kiedy właśnie nie mogę? Znaczy, jak to pan nie może? A bo obuwie nie daje mi się oderwać od duży. Będąc wciąż pod wpływem naszej filmowej superprodukcji, okraczyłam pacjenta na leżance jak rzędzian. Chwyciłam go za jeden z drugim, uwalany w jakiejś bryi Adidas, natężyłam się do granic i zezułam. No, ma już pan obuwie zdjęte. Dzięki stukrotne. A co to w nim tak w środku grzechoce? Co? Proszę wyciągnąć. Z ciekawości wytrząchłam i z jednego buta wyleciała pięta, a z drugiego parę stwardniałych palcy. Ze zdziwieniem. O! Tak właśnie przypuszczałem, tak. Proszę mi jeszcze sprawdzić nosa. Spróbowałam pacjentowi przebadać nos palpacyjnie, ale znienacka został mi się w ręcach, jakby był sztuczny. Głośno. A czy pan może wraca z maskarady na ostatki? Skądże znowu? Wracam z wycieczki wysokogórskiej. O, proszę to streścić. Otóż na ferie wybrałem się do szpanu do Zakopca, żeby sprawdzić inwestycje na olimpiady zimowe. I co, byli te inwestycje? Skądże znowu? Ale za to byli tak zwane warunki atmosferyczne. Rozumiem. I to pana zaskoczyło. Wcale mnie nie zaskoczyło, bo na okrągło nadawali komunikat o lawinach, a wszystkie szlaki były zabrodzone i zamknięte na szlaban. Rozumiem, więc spędził pan ferie w hotelu, tak? Skądże znowu? Poszłem z miejsca na zamknięty szlak. A po jaką, za przeproszeniem, cholerę? Jestem albowiem prawdziwym Polakiem, który ma w tradycji samą sierę, a wszystkie zakazy za chętkie pintelkie. I co było dali? Ech, pani doktor, heca na cztery fajerki. 30 ratowników mię szukało całodobowo. Tu bagany, czekany, reflektory. A helikoptery to latanie w powietrzu jak mrówki. Chłodno. I pan mię to tak mówi, zgłupia front w żywe oczy. I pan się nie wstydzi? Żegnam zatem uzięble. Jak to? To mnie pani nie uzupełni odmrożonych członków i nie obłoży opatrunkiem? Ja pana mogę najwyżej obłożyć grzywną za wystawianie gopr i skarb państwa do szwanku, już nie mówiąc o własnym organizmie. Proszę, wynocha! No to żegnam wylewnie. Gdy pacjent, utykając na wskutek ubytków, oddalał się pogumnie, pomyślałam, że oto dałam wyraz swemu społecznemu stanowisku. Wprawdzie troszkę na bakier z etyką lekarską, ale etyka tak nam się ostatnio nadwyrężyła, że jeden objaw więcej ujdzie tłokiem. Do usłyszenia.